Cześć! Kolejny dzień pracy. Znacie mnie z nietypowych, ciekawych samochodów, najlepszych, najfajniejszych w Polsce. I dzisiaj będzie nie inaczej. Bardzo nietypowy samochód, bardzo ciekawy samochód. Na Uberze! Pora ruszać w drogę. Zapowiada się ciekawie. A! Najważniejsze zapomniałem. I teraz można jechać w drogę. Jestem na miejscu, nie widzę pana. Dobra, na końcu ostatnia klatka. Poważnie. Słucham? Co tu się dzieje? Robert z aplikacji, zapraszam. To ja się chyba źle ubrałem na dzisiejszą podróż. No, mam nadzieję, że tam z tyłu nikt nie siedzi. Panie, ja chcę stąd wysiąść. Nie, spokojnie, tam nie ma nikogo. Tam jest tylko trumna. Zostało z poprzedniej roboty po prostu. Karawan dzisiaj, tak wyjątkowo. Robert z aplikacji, zapraszam. Ale mam gdzie z tyłu się położyć. Ale pani ładnie pachnie. Dziękuję. No mam nadzieję, że nie mam bagażu z tyłu. No pani nie. Ale na sterujkę. Słucham? Na sterujkę. Damy radę. Tutaj mam miejsce na rządze. To są moje kierowcy. To my jedziemy. Czasu szkoda. Jak wiozą pytanie. Zapraszam, śmiało. Proszę się rozgościć. Wszystko w porządku? Gdzie my jedziemy? Na Powiecką 17. Wiem, tylko muszę kliknąć. Pan Mateusz. Kolejny przejazd. To ty? No. Poważnie? Tak przypadkowo dzisiaj, ale to ty. Ja jestem pana kierowcą. Poważnie? Poważnie. Boi się pan? Nie, niech się pan nie boi. W szoku jest. Czemu? No już jak karawanem jadę. Spoko. Za pierwszym razem też taki byłem. Ale ja jeszcze żyję. Wszystko się zgadza, jakby nie patrzeć. Idziemy sami, czy... Pokazałbym panu, ale nie wiem, czy pokazywać. Śmiało. Tak? Chętnie zobaczę, no. Poważnie? Poważnie. W tym momencie to ja zacząłem się bać pana. Dlaczego? Nie spodziewałem się takich reakcji. Tam. Każdy z nas kiedyś umrze, to jest fakt. Trzeba się z tym faktem poniekąd oswoić. Mówię, no z pracy do pracy, że tak powiem. Czyli taki etat po godzinkach. No, zastępuję kolegę. Kolega jakieś tam bonusy musi zrobić. No i nie było innego auta po prostu. A ja, to mój pierwszy dzień, drzwi ma pan otwarte. Chyba, że to te z tyłu. Ktoś otworzył? Nie, chyba nie. Nikogo nie ma. A skąd pan wziął ten samochód? Bo to jest mój służbowy samochód. Ja jestem grabarzem. Zdarza się panu wozić tu z tyłu ludzi, czy nie? No tak, to moja praca na tym polega. Ale nie pytam, on zwłoki. A, no to nie. Ja do dziewczyny zażartowałem, że to karawan jedzie, się okazało, że naprawdę jedzie. Ciekawe, czy ja przeżyję. To? Podróż? Nie no, podróż przeżyje. Na pewno się okaże, za tydzień pierdolę urła w kalendarz. Bardzo drogie paliwo. Chyba powinienem podnieść ceny moich usług. Tankuję szybciutko i lecimy dalej rozwozić klientów po Warszawie. A jak zapach? Nie przeszkadza panu? Nie. Mieszkam w starym bloku, więc często śmierdzi trupem. Sztywnym haluksem, kurwa. Kurwa! Co ja worek ziemniaków jestem? A jaka jest waga? Pan może wie tak mniej więcej? Trupa? Od 50 do 160. Nie trupa. Karawanu akurat. Ale trupa też tak z ciekawości. Nie mam pojęcia, to mówię pierwszy dzień. Ale Mercedes fajny. Tak, gdyby nie tylnia paka. To tak. Lata to bokiem? Nie sprawdzaliśmy jeszcze z chłopakami. Ostatnio takie, kurczę, powiem panu, ciężki okres dla naszej branży był, bo wiadomo, przez tą pandemię dużo takich zgonów. No i czasami do 15 pogrzebów dziennie robiliśmy. O wow, to czasowo ciężko nawet się. Tak, robić. Dokładnie. Się poluzowało! Kogo wiedziemy? Dzień dobry. Nie wiem, czy chcemy wiedzieć. Musiał podatków nie płacić. VAT wyłudzał. Ale widzę, że wyluzowany pan. A ja już. Trzeba spokojnie, bo tam wiek od trumny może się usunąć. Już raz tak skręciłem dość mocno. A to nie mamy niebożnika chyba. Nie.
kurczę, wieko mi się odsunęło, muszę poprawić. Sami na zakrętach się wypycha. To tego się nie spodziewałem ci. Z reguły na oberze nie jeżdżą. Takie? Takie nie. Ale kurde, to miejsce. Tak, tu już bez problemu z 3 osoby jeszcze z tyłu byśmy zmieścili. O, i widzi pan, tu jest ten cmentarz pełną super, parą. Super, tak, ja kojarzę to miejsce, tak. Tu tyłem się wjeżdża z reguły, z chłopakami wjeżdżam. Nie, no tak to spoko. Trochę sztywno, ale dajmy radę. Sztywno, bo atmosfera sztywna, czy? Trochę sztywny samochód. Sorry, muszę na chwilę ten sprawdzić, czy trumna mi się nie przechyliła. Ale to jest czasami, no, czasami wypada. Zawodowo tylko tak włożę ludzi z tyłu. Tutaj to tak mówię, pomagam koledze tylko. Cudownie. Ajku. Ja... Przepraszam, dałoby radę temperaturę trochę podnieść, bo tu strasznie zimno. Co jest? No zimno mi jak cholera, po imprezie jestem, weź tu podnieść trochę. Czy ja dojedę? Zimno to trochę. Dojedziemy do celu, czy ja nie wiem, dokąd ja jadę. Dziękuję! Boże, nawet tu śmierdzi trupy. No to p***e, że mogę wywietrzyć. Wywietrzymy trupa? A skąd no, to jest auto robocze, no przepraszam. Boże, na tym miejscu zazwyczaj siedzi biskup. Ksiądz, tak. Ja to już mógłbym tu wysiąść, proszę pana, ogólnie. Szybko, szybko rozładuję i jedziemy dalej, bez niego. Cudownie. Boże. I tu grobowa cisza, kurwa, w tym samochodzie. Możemy odpalić, ale mam tylko anielski orszak i marsz pogrzebowy na płycie. To pan nie włącza orszak. Jakie auta się trafiają z reguły? To nie biorę takich jakichś lepszych, tylko normalne jakieś takie, nie? Rozumiem, jak widać. Tak. Ja już jestem wtedy zaszczepiony w pełni, więc mi to tam trochę. A, no to nie umrze pan. No raczej nie. Czyli nie, nadzieję, że nie. Nie będzie pan moim klientem w najbliższym czasie. No raczej. Jeszcze raz gdzieś pojedziemy. Ten. Wie pan, jest taka praca, że nie pogada się na co dzień. Ja w mojej pracy jako grabarz, a nie tutaj można... rozmawiać, nie? Z księdzem tylko. A tutaj to można sobie porozmawiać. Nie, no tak. Poznać ludzi, jakąś dziewczynę poznać. Są takie, co lecą na grabarzy? Jak było? Grabarz wam zrobi zdjęcie. Uśmiech! Żeby to chociaż szczęśliwe też było. Zdjęcie z grabarzem! Na Insta, na Insta. Mam nadzieję, że się wam podobało. Podobało. Super, buczo przestrzeło. Lecimy. Wszystkiego dobrego. Jak będzie potrzeba, to zamawiajcie, wiecie w jaką okazję. Nie tylko Uber. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo się podobało. Nic pan nie płaci, od razu pan mówię. Nic pan nie płaci. Nie w życiu. W życiu. Proszę, proszę kawę kupić po Iwance. Dużo zdrówka. Pacjenci. Byli trupami. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cóż to był za dzień. Kilka przejazdów było rzeczywiście trochę sztywnych, ale suma summarum każdemu się podobało i to było najważniejsze. Bo to jest coś, czego nikt na świecie nie zrobił. Nikt nie zrobił Ubera karawanem. To już jest w Polsce pierwszy taki. Pamiętajcie o tym, że to wszystko jest tylko i wyłącznie w pozytywnym stylu. Ja bawiłem się świetnie, cała ekipa bawiła się świetnie, wszyscy pasażerowie się świetnie bawili, nie było nikogo. To marudził. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów, raczej z szybszymi autami. Ja zamykam swoją dzisiejszą posiadłość, takie miejsce pracy i idę spać. Trzymajcie się, cześć!